Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu zmienia swoje oblicze. Remonty, dbałość o szczegóły i estetykę sprawia, że budynek nie tylko pięknieje, ale jest też bardziej funkcjonalny dla pracowników. Obecnie jesteśmy po wymianie instalacji elektrycznej, tak jak widać na wszystkich halach, i następną inwestycją, którą żeśmy zrobili, jest odmalowanie sufitu, ścian hal oraz zrobienie, to jak widać, nowej lamperii. No, spowodowało to tutaj na hali, że mamy czyściej, milej na hali, fajnie się pracuje. Następną inwestycją, która zostanie zrealizowana, będzie odnawianie posadzek i podniesienie kanałów na halach naprawczych. Z nowych inwestycji, które mamy zrealizowane, to jest to, że odnawiamy wszystkie szafki mechaników, narzędziowe, ubraniowe, wszystko co znajduje się na hali. I oprócz tego będziemy jeszcze dalej kontynuować remont pomieszczeń warsztatowych. Przeniesiony zostanie również magazyn techniczny oraz zostaną utworzone nowe pomieszczenia socjalne dla pracowników. No i myślę, że z tych inwestycji, jeżeli nam się uda wszystko zrealizować, no to warunki pracy na halach znacznie się poprawią tutaj u nas. Obecnie jesteśmy w pomieszczeniu, które też odnawiamy, z tym, że odnawiamy we własnym zakresie, tak jak tutaj widać, naszym jednym pracownikiem plus pomocnikiem, którego mamy. I tą inwestycję, którą tu realizujemy, realizujemy sami, w przeciwieństwie do tych inwestycji, które były na halach, gdzie ze względu na wysokość hal i potrzebę pracowników z badaniami wysokościowymi, niestety musiały to robić za nas firmy zewnętrzne. Zapraszamy Państwa do śledzenia losów i obserwowania metamorfozy zawierciańskiego ZKM-u.